projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 22/233 i od razu jako autopoprawka, bo Państwo mają napisane przez 2013/2012 dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok. Tak jak w uzasadnieniu jest zapisane, każda z dzielnic dostała po 60 tysięcy dodatkowych środków do puli zadań priorytetowych. I jako zarząd stwierdziliśmy, że najlepiej będzie przekazać te środki na remonty dróg, chodników i oświetlenia, czyli współfinansowanie zadań powierzonych na 2013 rok i tą długą listę chodników, którą mamy. Tylko ja mam jeszcze, jako zarząd drugą autopoprawkę, bo tutaj po konsultacji z panią Małgosią Słupkowską, która kontaktowała się z bibliotekami, okazało się, że nasze śródmiejskie biblioteki publiczne na terenie dzielnicy drugiej, pewnie w całym Krakowie też, nie podejrzewam, mają obcięte środki na prasę i codzienną, i na kolorową. A ja wiem, że mieszkańcy z tego na pewno bardzo korzystają i postanowiliśmy zarządem, że po te 3000 zł przekażemy na dofinansowanie, Śródmiejska Biblioteka Publiczna, dofinansowanie zakupu dzienników i czasopism dla filii działających na terenie dzielnicy drugiej. 3000 zł. Pani dyrektor zrobiła wycenę tych wszystkich czasopism. Też wyszło trochę pieniędzy za to generalnie. Dokładnie opisała, na którą gazetę ile pieniędzy idzie. Na przykład cena za jeden kwartał, cena za jedno półrocze, cena za rok. I wyszło, że generalnie 3763 to jest na gazety codzienne dla wszystkich naszych filii na terenie dzielnicy drugiej, a na pozostałe czasopisma kolorowe to 4431. No i stwierdziliśmy, że dając kwotę 3000 zł, no to na pewno oni, będzie możliwość, żeby zakupili te gazety.